Czwarta Księga Mojżeszowa mówi w 32 rozdziale, w wersecie 23: Wasz grzech was znajdzie. Tak, twój grzech cię znajdzie. Drzewo owocowe pana Piotra było pełne dojrzałych, soczystych owoców. Weźmy trochę, powiedział Jaś. Będą smakować naprawdę dobrze. Czy to nie jest kradzież? Zapytał Staś. Weźmy tylko tyle, żeby się najeść. Przypuśćmy, że zostaniemy złapani, powiedział Staś. Nie martw się. Pan Piotr nigdy się nie dowie, odpowiedział Jaś z uśmiechem. Nikt ich nie widział. Następnego dnia Staś czuł się tak źle, że postanowił przyznać się do tego panu Piotrowi, który był szewcem. Pan Piotr z radością przyjął przeprosiny Stasia. Cieszę się, że się przyznałeś. Wiedziałem, że to ty. Czy twój przyjaciel Jaś również się przyzna? Staś zapytał, skąd wiedziałeś, że to my? Pan Piotr wyjaśnił. Obserwowałem, jak owoce dojrzewają i stwierdziłem, że niektóre zostały skradzione. Wiedziałem, że to wy zrobiliście z powodu odcisków waszych butów w ziemi. Niedawno założyłem nowe obcasy na twoje buty. Joasia pracowała w dużym sklepie. Patrząc na kasę, pomyślała, chciałabym trochę tych pieniędzy. Pewnego dnia zauważyła otwartą szufladę z banknotami. Ukradła 10 złotych. Następnego dnia, czując się odważniej, wzięła 20 złotych. W miarę upływu dni zabierała z szuflady coraz więcej pieniędzy. Zawsze upewniała się, że nikt jej nie widzi. Kierownik wezwał ją i powiedział: Joasiu, brakuje nam pieniędzy z jednej z kas. Czy wiesz coś na ten temat? Nie, odpowiedziała spokojnie Joasia. Czy mogę zobaczyć pieniądze w twoim portfelu? Tak, dała mi je mama. Kierownik dokładnie je zbadał, następnie powiedział: Joasiu, oznaczyliśmy pieniądze i to są te pieniądze. Możesz myśleć, że uchodzi ci na sucho kłamstwo, kradzież lub inne złe rzeczy, ale Bóg widzi wszystko, co robisz. Na każdym miejscu oczy pańskie upatrują złych i dobrych. Tak mówią przypowieści Salomona, 15 rozdział, werset 3. Bóg mówi, wszyscy zgrzeszyli. Tak jest udokumentowane to w Słowie Bożym zapisanym w Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Bóg też mówi, nagrodą za grzech jest śmierć. Łaska Boża to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak mówi list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Jeśli chcesz otrzymać od Boga dar życia wiecznego, porozmawiaj z Bogiem. Przyznaj się Bogu do swoich grzechów i poproś Go o przebaczenie. On to zrobi, bo Cię kocha.